Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę? Jest przejście. Jest Agatka i co najważniejsze jest osoba kierująca ruchem na tym przejściu. Osoba ze znakiem stopu. Co prawda osoba kierująca ruchem zeszła, ale jeszcze nie zdążyła zejść pieszy. Bo osoba na wózku inwalidzkim to też jest pieszy, pamiętajcie. Więc musimy poczekać, aż bezpiecznie opuści jezdnię. A już tak nawet realnie podejdźmy do tego, wiemy co przepis, a podejdźmy. Zobaczcie, ten wózek, może jakiś krawężnik, może jakiś, tak? To też może być taka sytuacja, że my sobie obliczyliśmy już, że wszystko przeszliśmy, my ruszymy, a nagle okaże się, że to nie jest takie oczywiste, żeby wózkiem wjechać pod krawężnik, nawet jak on jest obniżony. Albo zebrała się tu kałuża. Okej, my to troszeczkę inaczej postrzegamy niż taka osoba. Musimy dać jej czas, żeby bezpiecznie opuściła jezdnię. Całkiem.